Hej, ja witam Was bardzo serdecznie w takim przeglądzie aktualizacji 5.0 w World of Tanks na konsoli. I chcę Wam powiedzieć, że trochę Wargaming zwaliło z tym, że wtorek prawie do środy było trzeba czekać, żeby WOTA, ale teraz to nieważne, bo teraz zobaczycie, co zmienili. Po pierwsze, garaż dali taki na event i modele. Nie wiem, czy to mi się tylko wydaje, ale modele zmienili, bo zobaczcie, jak to wygląda. Tak, zobaczcie, jak to wygląda. Fajnie te modele wyglądają i wreszcie nie ma wsparcia dla Xboxa 160. No, ale z drugiej strony doby do tego nie ma już, bo już nowa generacja konsol się zbliża i ten do spoko. Nawet spoko te modele. Dodali takie coś jak w Fortnite, nie wiem jak to nazwać, ale takie coś jak w Fortnite, jakby taki karnet bojowy, taką przepustkę bojową dodali, do można sobie robić tą operację, tak można robić. To jest 100 poziomów, jak się nie mylę, tak 100 poziomów jest. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę te modele, które teraz oni tam przerobili, mapy takie jak tam koło porbiegunowe, prochorówkę na HD zrobili, koło porbiegunowe na HD, prochorówkę. Tam dodali nową mapę, jeszcze Zatokę Rybacką, no razem tam 5 map dodali w lepszej jakości. To bardzo spoko. Sklep zmienili, tak, sklep teraz właśnie aktualny też zmienili, to bardzo fajnie wygląda, tak bardzo fajnie. Tylko trochę skrzyni są drogie, ale są te skrzynie za 5 zł, te Summer Slam. Czy nie wiem jak to się tam czyta. Ale to naprawdę sklep bardzo fajnie wygląda, bo oferty nawet fajnie wyglądają z czołgami. Nawet spoko. Więc to jest rudy z biegłością. Naprawdę mi to się podoba w tej wielu dużo tam hejtuje tą aktualizację, ale z drugiej strony oni modele poprawili, bo teraz w garażu jakoś to lepiej one wyglądają, bo jeszcze przed tym patrzę na te modele tak tak trochę średnio, ale teraz nawet spoko wyglądają modele tych czołgów. Ja jeszcze nagrałem tam film pokaz map, ale jeszcze wam pokażę na odcinku mapę Elhalów. Wam pokażę tam na botach. Niestety na botach, bo aha, jeszcze tam crossplay dodali do można. No można dodać tam gracza z PS4, można napisać i można dodać. Bo to jest spoko. Tak, to jest bardzo spoko, że wprowadzili. Tak, tylko to wprowadzili. Aha, jeszcze tryb dowódcy wprowadzili na stałe. Tryb PvE, tryb dowódcy. I to jest fajne, bo tutaj można nawet brać czołgi 10 tieru. Od 1 do 10 można brać. To bardzo spoko. Tak, bardzo spoczko, że dodali to jako tryb PvE. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Tak, się bardzo z tego powodu ciasze. No wiadomo, że tamte zestawy dodali, to jest skok na kasę, ale kurde, z drugiej strony, jak WG zrobiło takie operacje, na pewno gracze będą to robili, na pewno, bo ja w to kurde nie wierzę, żeby nie robili tego. Nie wierzę w to. Jeszcze wam pokażę te na szkoleniu drużynowym tam. Nie wiem czy jest, ale chyba jest tam na poligonie dodane Elhalów. Nie, ja weszłem teraz ten. Nie, kurna, co ja zrobiłem? Ja weszłem w ten, w szkolenie drużynowe, a miało być w poligon. Bo chciałem ten. Nawet tam może być w poligon. Ten koop, ale wam pokażę, jak się mapa zmieniła.
Czołgów. W ogóle oni dodali z drugiej strony spoko, bo ja wam pokażę Elhalów, ten pokażę wam. Ja tutaj w montażu zrobię ten, że wkleję skina, znaczy screena, jak wygląda ta mapa Elhalu, bo oni bo usunęli poligon wojskowy. Nie wiem czy usunęli, czy po prostu ja nie widzę, ale chyba poligon wojskowy usunęli, bo nie ma. To ja wam pokażę na screenie tego. Pokażę wam na screenie tą mapę Elhalu, bo mam zrobione screeny. No to co, bo byłoby na tyle z przeglądu aktualizacji, bo pokazałem wam sklep. Jeszcze wam pokażę, że ona kupi sobie przepustkę sezonową. Sobie ona kupi za 2000, ona sobie kupi tam Golda. No tutaj czołgi premium oczywiście kupić, zestawy jakieś tam są. Jest teraz te 92 za 3000 i VK 45. Też fajnie to z drugiej strony ten sklep wygląda. No i co, to byłoby na tyle, bo chcę wam powiedzieć, że dla mnie to z drugiej strony na plus, że takie ten, bo też teraz taki fajny garaż, w tym garażu fajnie modele wyglądają. Naprawdę bardzo spoko, no co, ja się będę żegnał, to był taki przegląd aktualizacji 5.0. No i co, ja się będę żegnał, do usłyszenia, cześć. I jeszcze zapomniałem powiedzieć na filmie, że też Wargaming dodał to, że można odkupić czołg premium, który się sprzedało po prostu jak się sprzedało, to teraz można sobie odkupić za tam wartość, którą się sprzedało. Do naprawdę to jest bardzo spoko, że to wprowadzili, że można odkupić czołga premium. Wreszcie nie będę musiał pisać do supportu, tylko będę sobie odkupić. Do drugiej strony fajnie do Wargaming to wprowadziło, tak fajnie, że to wprowadziło do WOTA, fajnie, że to wprowadziło do World of Tanks. No i co, bo to byłoby na tyle. Ja się będę żegnał, do usłyszenia, cześć.